I tam w dalszej części relacji tych nowych nabytków, niestety tam mi się tak kliknęło. Ktoś do mnie napisał i ja to kliknęłam. Znaczy kliknęłam niechcący i po prostu się skończyło nagrywanie. Tam mówiłam o butikowym Yves Saint Laurent i to jest Velours. Chyba tak to się by wymawiało. Zobaczymy, co to będzie. Ja chyba tego zapachu nie poznałam. Poznałam chyba inne butikowe skórzaności, ale tego chyba nie. Zobaczymy, jak to będzie z wrażeniami. Powiem szczerze, cały czas poszukuję perełek, jeżeli chodzi o butikowy mainstream. Przypominam, na moim kanale jest taka seria właśnie poświęcona temu, że tak powiem, zjawisku, takim zapachom. Będę na pewno opowiadała o perełkach, jeżeli chodzi o nurt butikowego mainstreamu. Opowiadałam już trochę tak tytułem wstępu, dłuższym filmikiem, takim wprowadzającym. Opowiadałam, na czym to wszystko polega, jakie butikowe zapachy się u mnie przewijały, jakie miałam, mam, mogłabym mieć, które poznałam, które uważam też za perełkowe. Co tu jeszcze? Więc pewien zapach arabski się u mnie pojawił. Ja tu już go rozpakowuję, czy w sensie próbuję go wyciągnąć z kartonika. I on wygląda tak. To jest Latafa Opulent Oud. Fajnej cenie się trafił, zdecydowałam się, że sprawdzę. A propos takich ciekawych, arabskich, niedrogich odkryć, zobaczymy. Ja opowiadałam, i to jest już teraz ta informacja taka kolejna, że tak powiem, wzmianka będzie, natomiast już wiele razy było. Jeżeli te okazje zniknęły, no to ja informowałam wcześniej, w sensie gdyby ktoś śledził regularnie, to już by dawno tę informację miał, bo ona była przynajmniej 2 razy. A propos pewnego odkrycia, niedrogiej perełki perfumowej z marki, która generalnie jest dosyć słaba i taka dosyć landrynkowa, syntetyczna, ale w Pascal Amorabi to zapach Sultan Róż jest niesamowicie odkrywczy. On ma coś z bakaratu, ale ja za bakaratem nie przepadam. On ma bardziej nie tyle coś z bakaratu, co z bakaratu porzeczkowego. A kiedy poczułam pierwszy raz bakarat porzeczkowy, to był Lamar Kajala, później Orens Kali Subtil, odkrycie opowiadałam, oraz później Somens Capriccio, jeden z nowych Somensów, hiszpańska marka niszowa. Ten zapach jest równie piękny, wyjątkowo bliźniaczy, parametrowy, szlachetny, jakościowy, nie czuć nic taniego. I tak jak nie lubię bakaratu, jego wszechobecności, to po prostu to przełamanie pożyczkowo, czyli taki pożyczkowy las, wbrew nutom, bo ani tutaj, ani pamiętam, w Orensie, ono generalnie tak jakby nie było podejrzenia, że to tak będzie, ale pierwszy raz taki klimat właśnie poznałam w Lamarze Kajala. Gdzie tak jak mówię, za bakaratem nie przepadałam, nie przepadam, a ten Lamar miał taki dodatek intensywnych porzeczek, przełamywał, przez to był bardziej unikalny, intrygujący. I zamówiłam w ciemno róży z kawą, która w klimatach Cafe Rose Toma Forda, też z tej serii Sultan Rose. A róż wzięłam 2 flakony, ale już tutaj w filmiku wzięłam jeden. Także będzie pewnie osobny filmik, taki już typowo mówiący te niedrogie perełki perfumowe, bo podejrzewam, że z Rose będzie też perełkowo, jeszcze mam Noir. Natomiast tutaj pokazuję pod kątem nowych nabytków, a wspomniałam, że wcześniej były wzmianki w różnych filmikach, niekoniecznie to musi być w tytule, taka informacja dla wytrwałych, regularnie oglądających, właśnie już były informacje o tym, jak niesamowita jest to okazja, odkrycie genialnej perełki, 45 zł za 100 litrów, a jakość jest fenomenalna, właśnie ten zapach. Wow. Nie chcę mi wyostrzyć. Sultan Róż. Jest jeszcze złoty, biały, ale jak nie poznałam, koleżanka mi je opisywała. Nie wygląda na to, żeby to były moje klimaty. Licorn Modit. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Były 3 zwierzątka, był jeszcze pyton i był flaming. Marka się wycofała, natomiast chyba zdobyłam ostatni flakonik w Polsce. To jest zapach, który ma niesamowicie taką intensywną, wręcz gęstą, tak intrygującą, optymistyczną aurę takich wręcz gęstych, płynnych, w takich jej wręcz żywicach cytrusów. Bardzo ciekawy zapach. Miał też taką nutę optymistyczno, soczysto, cytrusowo-wibowitową. I był moment, że chciałam mieć, i później właśnie, jak już była wizja tego ostatniego flakonika, że już będzie w ogóle ciężko, to się zdecydowałam. No i znowu mi nie chce spauzować. Pokażę jeszcze, jak dobrze widzę. Ło, muszę teraz tak sięgnąć. Już w innym filmiku wspominałam. Złoto z Naomi. Autorem jest mój ulubiony perfumiarz. Już trochę pokazywałam. Będzie o tym filmiku. W ogóle Naomi to jest świetna marka, dostępna Moon Scent Bar. Potem pokażę teraz 3 zapachy Blue Marine. Tutaj mamy Bellissima.
Jest też Primavera, czyli wiosna, i jeszcze jest Bellissima Parfum Intense. Potestowałam w Rossmanie, zdecydowałam się, były świetne okazje, informowałam wcześniej, także w razie czego informowałam. W świetnych cenach, one były sporo przeceniane. Te ceny pierwotne pewnie przesadzone, ale mówię, brałam pod uwagę, sprawdzałam jak to aktualnie, że one generalnie ciężko dostępne i teraz tak. Ja o tych dwóch zapachach, tej wersji klasycznej i wersji Entons opowiem, natomiast Primavera jest, czy tam Primavera, nie wiem czy to, jak to czytać, bo może się okaże, że i w włoskim tak jest. W każdym bądź razie, zresztą to marka chyba jest włoska. Ja z tej marki w ogóle mam jeszcze Dangerous, też może opowiem, więc może będzie filmik o czterech zapachach tej marki. Powiem tak, bardzo pozytywnie je odebrałam, jako to by mógł być naprawdę taki jakościowy mainstream, taki z taką tak parametrowością i pomysłem wcześniejszych lat, dawnych lat. I jeżeli chodzi o Primavera czy Primavera, to jest taki zapach dla miłośników fairy, bardziej może wody perfumowanej, w świetnej cenie i ma takie różne też niuanse, to wszystko tak ciekawie i kobieco i szlachetnie i pudrowo, ale nie nazbyt pudrowo, także bardzo ciekawa propozycja. Z taką mam wrażenie wyważoną pudrowością i to jest ten zapach właśnie Blue Marine, a to się nazywa dokładnie Acqua di Primavera. I na koniec pokażę ten cudny woreczek, ten cudnie pachnący, ten wielozapachowy od koleżanki Jagody. Woreczek pięknie pachnie, pachnie zielenią, pachnie drewnami, pachnie lasem. Wow, taki jest. Nie wiem, czy dało mi się go dobrze pokazać, może ja go trochę zawinę. Będzie mi go lepiej go chwycę, ale co chciałam powiedzieć, to jest pełno buteleczek z takimi, że tak powiem, jakby to powiedzieć, takimi może półproduktami. Mianowicie z czymś, co można ze sobą łączyć i dodawać alkohol taki właśnie kosmetyczny, perfumeryjny. To musi swoje potem odleżeć, więc w ten sposób się bawić w takie eksperymentowanie. Można też dodać właśnie do gotowych innych zapachów, by je udoskonalić, potraktować jako taką właśnie bazę. Natomiast można też z tego co wiem bloterki w tym zamoczyć i sprawdzać. Coś tu pięknie pachnie. Tak samo jak pięknie pachnie kiedyś inna przesyłka od Jagody, przez to, że było tam to drewienko Palo Santo. Ale zapraszam serdecznie. Będzie osobny filmik z takimi wrażeniami odnośnie tych buteleczek. Pierwszymi wrażeniami zobaczymy, co będziemy łączyć, mieszać. Także to będzie ważny element składowy, jeden z odnośnie serii eksperymenty perfumowe.